Witam, witam. W niedzielne popołudnie doszło mnie na jakiś deser. No i wymyśliłam sobie, mam ciasto, nie naleśnikowe, tylko francuskie. No i wymyśliłam sobie, że ponacinam sobie kawałeczki i wstawiam do piekarnika na 180 stopni na 20 minut. Zrobię poduszeczki takie serowe. Przygotuję sobie wcześniej twaróg półtłusty, bądź może być też tłusty. Zmielę na drobno, plus do tego jeszcze dodam troszeczkę cukru zwykłego, plus opakowanie cukru waniliowego, plus jeszcze cukier waniliowy do posypania, plus jeszcze żółtko. No i właśnie tutaj moja córeczka pomagała mi przy tym bardzo ładnie. Smaruję powierzchnią żółtka każdy kwadracik. Jak widzicie, wyszły różne kwadraciki, jedne większe, drugie mniejsze. No i potem posypałyśmy ładnie cukrem i cukrem waniliowym. Do piekarnika fig na 180 stopni na 20 minut. No i powstają takie ładne poduszeczki. Poduszeczki prezentują się znakomicie. Pozostawiam je do ostygnięcia, a następnie biorę sobie ulubiony mój nóż w kształcie takiej piłki i będę teraz każdą poduszeczkę dzieliła na dwie części. Bardzo proste, tylko delikatnie trzeba naprawdę je rozdzielać. Na blaszy już mam część już wykonaną. Oczywiście różne są wielkości. Kroję na pół, przekładam na blaszę do ponownego ostygnięcia. To prawda, one są już suche, no ale niech sobie troszeczkę odpoczną. Następnie przygotowaną masę twarogową, może to być twaróg tłusty, półtłusty, cukier waniliowy, cukier zwykły. Ja akurat dodałam tutaj wedle uznania, żeby aż nie było takie za słodkie. Przekładam właśnie, jak widać na załączonym filmie, masę i przykrywam poduszeczką. To jest tak zwana poduszeczka pierzynka, tak sobie nazwałam. No i robię taką czynność z pozostałymi poduszeczkami. Smakują obłędnie, są pyszne, lekkie
i troszeczkę słodkości nikomu nie zaszkodzi. Idealne do popołudniowej niedzielnej kawki. Smacznego! A tak na marginesie, jestem ogromną fanką filmu Poszukiwany, poszukiwana, stąd ta melodia w tym filmie. Pozdrawiam!